Słuchacie Iteracji, podcastu El Passion. Rozmawiamy o designie, developmentie, biznesie i o tym, jak pogodzić wszystkie racje w IT. Nie tylko dla kodujących. Dużo się dzieje w świecie javascriptowym. W sumie tym bardziej typescriptowym. Nie ma dnia, kiedy nowego coś się nie pojawi. I dzisiaj właśnie o tym będziemy y, rozmawiać, o nowych technologiach w świecie typescriptowym, szczególnie na backendzie. Witamy w podcaście Iteracja, odcinku którymś, kolejnym, y, najlepszym podcaście o technologii IT szeroko y, pojętym. Dziś temat Noda, jestem tutaj ja, Michał Warda, jestem CTO w Passion i jest ze mną dzisiaj Klaudiusz. Tak. Backend developer w i my w związku z tym, że temat jest bardzo świeży, stwierdziliśmy, że podejdziemy do niego w bardzo świeży sposób i przygotowując się do tego podcastu postawiliśmy sobie zadanie. Sprawdzimy, jak działają nowe technologie i czy faktycznie powinniśmy z nich korzystać i jak jeszcze z nich korzysta. To czy to jest fajne czy niefajne. I to, co będziemy dzisiaj porównywać i o czym będziemy dyskutować, to są runtime'y w JavaScript. Backendowe runtime, y. pominiemy tutaj tematy przeglądarek, ale będziemy rozmawiać głównie o runtime'ach backendowych, czyli Node, Dino i BAN. BAN to takie nowiutkie narzędzie. I Teraz to jest, to jest ciekawe, postawiliśmy sobie zadanie y, zrobić aplikację, przynajmniej taką podstawową i sami nie wiemy, jak nam nawzajem poszło. Szczerze mówiąc, ja po prostu miałem niesamowite y, przeżycia podczas developmentu, ciekawe jestem, jak tobie to poszło i będziemy o tym rozmawiać. Będziemy, spróbujemy y, też na koniec podsumować w ramach trzech kategorii, jak nam to poszło, ocenić od jednego do pięciu i też ja nie wiem, jakie Klaudiusz ma oceny swoje i, i on nie wie, jakie ja mam oceny. No dobra. To co? Może krótkie intro? Na czym polegała aplikacja, którą umieliśmy stworzyć? Jak okay. sobie demo wybraliśmy? Możesz? E, oczywiście. Naszym zdaniem było stworzenie prostej aplikacji to do, czyli takie cztery pointy do dodawania jakiegoś zadania, notatki, Zwał jak zwał, usuwania i wyświetlania całej listy, no i, i, i updateowania danego elementu. Mhm. Czyli takie zwykłe REST API w tych właśnie nowych technologiach. Tak, i jeszcze zapisanie tego do bazy. Tak. No I jeżeli, do... Starczyło czasu, tak, tak. jeżeli starczyło komuś czasu. Tak, jeżeli starczyło komuś czas. Ale takie może początkowe zapisanie testów. Tak, oczywiście. Tak, tak, to tak. też było właśnie jeden z głównych elementów, żeby właśnie sprawdzić, jak się będzie pisało testy. I wygenerowanie tych... dokumentacji chyba. Tak, Czyli jeszcze z, wygenerowanie z endpointów, dokumentacji w OpenAPI. Open Dobra, bo ogólnie to na backendzie zazwyczaj jak tworzymy nasze aplikacje, to one muszą Mamy taki, taki, taki guideline, że jakakolwiek technologia, której używamy, musi mieć te kilka rzeczy odhaczonych. Pierwsze to musimy być w stanie napisać proste endpointy. Drugie to najlepiej, jak się automatycznie do nich wygeneruje dokumentacja. Trzecie to łatwo i prosto da się do nich napisać testy. I czwarte y, jeszcze dobrze by było, gdyby po prostu działały i no. łatwo się łączyły z bazą danych. No tak. No, więc y, ja w, y, używałem Bun, Bun.js, chyba jest taka nazwa oficjalna, Bun.js, B-U-N, Bun.js. Do tego to jest nowiutki, świeżutki runtime. E, tak, żeby jeszcze dać intro w ogóle do tego, czym są runtime y w JavaScript? Kod w JavaScriptie można odpalać w wielu miejscach. Czasem go odpalicie na backendzie, czyli w serwerze, w terminalu, i wtedy zazwyczaj odpalicie go przy użyciu Node'a. Node to jest środowisko, w którym odpala się JavaScript, czyli runtime. Możecie też odpalić swój kod JavaScriptowy w przeglądarce, na przykład w Chromium. Będziecie wtedy używać runtimeu Chromium V8. Albo możecie też odpalić w na przykład y, runtime Firefoxowym, wtedy będziecie odpalić to w Gecko, albo będziecie mogli to jeszcze odpalić w webkicie, czyli w Safari. I jak zazwyczaj zastanawiacie się, czemu rzeczy na tych różnych przeglądarkach działają inaczej, to dlatego, że zazwyczaj ten kod odpala się w różny sposób i w różny sposób działa w danej przeglądarce, bo to inny program jakby wywołuje ten kod i parsuje i tak dalej. I to samo teraz zrobiła się moda, żeby to samo osiągnąć na backendzie, bo ludziom się znudziło to, że istnieje jeden node i zaczęli tworzyć alternatywne technologie, które mają rozwiązywać jakieś problemy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o dwóch takich technologiach: Dino i BAN. Ja robiłem w Banie, ie robił w Dino. Dino. To może zacznijmy od tego, jakie problemy próbuje rozwiązać Dino. Przede wszystkim typescriptowe, type nie trzeba robić kompilacji. E, tak jak normalnie piszesz, e, no był zbudowany na początku z pomysłem, z myślą o JS-ie, mhm. no bo wiadomo, typescript jeszcze nie był na takim mhm. topie wtedy. E, dopiero później do, doszły właśnie wsparcie na, e, na typescript. No i wiadomo, żeby, żeby pisać w typescriptie z Node'em, to trzeba to skompilować, ten typescript. Mhm. E, to i później można sobie uruchomić serwer mhm. po skompilowaniu. W Dino to działa automatycznie, dosłownie. Nie trzeba tworzyć test-config'a, nie trzeba mieć pakietu JSONa, no mhm. Od od razu sobie tworzysz main.ts mhm. i sobie piszesz TypeScripta. I po prostu odpalasz to za pomocą Dino. Okay. I bola, i działa. Czyli, czyli jedno to jest to, że TypeScript Native. Tak. A drugie to jest to, to jest ten. Drugi, chyba największy, najczęściej na ich stronie, w ogóle napisane naj, najwyżej na ich stronie, że nie ma note mhm. Czyli jest tam taka fajna animacja, w której oni mówią, że tworzysz nowy plik, piszesz i już. A w JavaScriptie musisz zrobić npm init, później to i tamto mhm. i te wszystkie pliki. No i jak? <laughs> I czy to działa? E, działa. 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 To po e, prostu importujesz sobie. NPM-a instalować rzeczywiście, tylko sobie robisz prefiks przed jakąś paczką, mhm. NPM dwukropek i później podajesz dosłownie nazwę paczki z NPM-a i mhm. ci instaluje. I to działa w ten sposób, że e, dodajesz importa na przykład do głównego pliku, e, no i w trakcie jak robisz start tego pliku, to on widzi to i wtedy instaluje to, jeżeli to nie jest zainstalowane. Okay. Czyli przy pierwszym odpaleniu... Tak. Po... Jak widzi nową Zbiera. paczkę, który jeszcze nie pobrał, to ją wtedy pobiera. Okej. Okay. Okej, okay, no i pewnie tam jeszcze, no to no, tam... w sensie podejście jest takie dużo bardziej, żeby jak najszybciej przechodzić do pisania tak, kodu tak, chyba, tak? Jak tak. najmniej konfiguracji, jak hmm, najwięcej kodu. Bardzo tak. Oczywiście okay. masz tam możliwości nawet stworzenia test configa, w sensie nie pliku test config, a bardziej takiego pliku konfigur konfiguracyjnego dino i tam możesz sobie w kolumnie w kolumnie w właściwości co compiler hmm. options właśnie mieć opcję test konfiga, nie? I jeszcze chyba tam było coś o safety. Widziałem. Safety. O bezpieczeństwie, że trzeba z, ze specjalnymi programami. Tak, to jest takie... Mi się to nie, nie do końca podoba, aczkolwiek widzę sens tego, bo gdy na przykład zaciągamy jakieś Envy, albo coś używa właśnie sieci, chcemy postawić właśnie mhm. na taki serwer node'owy, mhm. w sensie za nic, w sensie Coś jak serwer nodowy, mhm. e, czyli zahostować serwer, żeby nam e, działał na jakimś porcie. No to musimy dodać e, allow e, network z tego co powiedział, mhm. albo Alą net to się nazywało taki e, e, prefiks do, do, do startu komendy. I to więc... chyba, też, chyba też, jeżeli się paczki jakieś importuje, które korzystają z tego, to też w nich trzeba napisać, żeby, że one mają prawo do korzystania na przykład z network. Tak, tak? no właśnie, na przykład e, importujesz, w sensie importujesz, e, chcesz napisać apkę w Expressie, no to musisz e, zainstalować Expressa, no i wtedy dosłownie, jak już e, robisz app.listen mhm. na jakimś porcie, no to automatycznie, jak odpalisz. E, E, właśnie Dino, ten skrypt Dino, który właśnie ma tam ekspresa w sobie, mhm. e, który nasłuchuje na jakimś porcie, no to on wtedy ci będzie krzyczał, zapomniałeś to dać e, właśnie jakiejś zmiennej. Mhm. Alo, właśnie Alo Network. Mhm. I to jest chyba walka z tym, żeby nie było sytuacji, w której dana biblioteka pod spodem ma kolorować tekst, a nagle nagle się okazuje, że wysyła na chińskie serwery tak. te no. dane. Okej, okay, no dobra, czyli trzy główne założenia. TypeScript Native. Drugie to było Szybszy Developer Experience. A tr trzecie to było Safety. No spoko. Dobra, ja korzystałem z Bana. A w ogóle jeszcze a po po Dino, to ja się tutaj pochwalę, bo ja trochę Dino znam. W ogóle Dino to jest. Y y częściowo, w sensie częściowo odwrócony Node, bo to jest, twórcą Dino jest tak, twórca jest, Noda. Tak, twórca Noda. I jego wkurzało kilka decyzji, mm. które podjął, tworząc tak. Noda i stwierdził, o nie, ale zrąbałem, ale już tego nie odwrócę, to zrobię coś nowego. No Ja zajmowałem się banem. Ban to jest runtime, na który wpadł taki ziomek Jared, z którym zresztą miałem okazję pogadać chwilę w tym tygodniu. I padł na taki pomysł, ponieważ bardzo go frustrowało to, jak długo włączają się i jak wolno działają niektóre aplikacje nodowe. I jest ku temu kilka powodów. Pierwsze, to pod spodem node korzysta z V8. V8 to jest ten sam silnik, który pod spodem jest w Chrome. I. Y Jared stwierdził, ej, ale ten silnik, który działa w to on się powoli odpala. I problem jest taki, że jak się powoli odpala, to wszystkie nasze narzędzia, z których korzystamy dzisiaj w świecie JavaScriptowym, właściwie node'owym, nie wiem, jak, nawet, nawet te niby turbo szybkie, muszą na początku odpalić node'a. I to tworzy największy problem podczas odpalania Funkcji w chmurze w serverlessie. Jak mamy serverless i tam stoi funkcja, to jak zlecamy procesowi, wpada nowy request i ma się na zimno odpalić ta funkcja, to zanim się JavaScript odpali, cały, nawet skompilowany, to zajmuje to często nieraz pół sekundy. I on powiedział, nie, no nie możemy mieć endpointów, które odpowiadają by default nawet najprostszych pół sekundy, tylko ja chcę mieć coś, co jak go odpalę, to pyk i już jest. No i stwierdził, że zrobi narzędzie, które pod spodem nie będzie korzystać z V8, które się wolno odpala, tylko będzie korzystać z WebKit Core'a WKC i ten WebKit Core odpala się dużo szybciej, bo odpala, potrafi się odpalić nawet cztery razy szybciej, czyli typowy narzut node'owy jest 200 milisekund, w sensie V8, ewaluacja najprostszego skryptu, a WebKit Core potrafi to zrobić w 40 milisekund. Taki, mówimy wow. tutaj o console log test, ile czasu zajmuje ewaluacja, sparsowanie takiego kodu. I on stwierdził, ej, to może ja napiszę nowego node'a, tylko pod spodem nie będzie korzystał z tego, z V8, tylko będzie korzystał z WebKit -cora. I wtedy, jak stworzę sobie stronę, która będzie oferować deployment z serwisów serverless, czyli taki będzie konkurencja, nie wiem, dla Vercela, albo dla innych tego typu firm, tylko u mnie ten kod będzie się odpalał na WKC, na tym WebKit -korze. I stwierdził, że sobie język, w sensie nowy runtime, który nazwie BAN. I zaczął to robić, ale szybko się zorientował, że to jest mało. I przy okazji mocno zainspirował się Dino, to widać w szkodzie źródłowym. <laughs> I stwierdził, dobra, to ja przy okazji jeszcze zrobię, że będzie jeszcze szybsze. Biblioteki standardowe, te, które w node działają strasznie powoli, to ja sprawię, żeby te dział, będą działać szybciej. Też, żeby jeszcze szybciej. I dodatkowo jeszcze sprawię, żeby dużo lepiej działało całe to środowisko, tak jak w Dino, czyli tam jest zarówno bundler, jak i możliwość właśnie odpalania kodów w TypeScriptie od razu, jak i możliwość, no tam jeszcze kilku... Kiedyś to tak działa, jak, jak w Dino, tak? No, zaraz zobaczymy, jak będziemy okay. porównywać Dev Experience, ale powód był taki, że chciał, żeby działały rzeczy szybko. No i w ogóle pomysł na ten podcast zadził się od tego, że ja w weekend sobie usiadłem do mojego bana, w sensie... Strasznie ostatnio się wkurzałem na to, jak wolno nam działają testy. Jak tworzę, ja pamiętam jeszcze czasy, jak nie wiem, pisałem w Rubim albo w Go, albo w Elixirze, albo w Waszcie. Tam, jak się klika puść testy, i w tych testach nic się nie dzieje, czyli jest expect true to be true, chociażbym miał tych testów tysiąc, to idą, tak, tak, wiesz, w pół sekundy koniec. Mam tysiąc testów, to wreszcie, jakbyśmy sobie stworzyli coś takiego. Tam co prawda chwila trwa kompilacja, ale tylko w, przy, później się nadkompilowuje kod, więc wszystko jest jakby działa tak mega, mega szybko. I w ogóle, jak zacząłem na to patrzeć, jak u nas w większym środowisku noudowym, nagle testy zaczynają iść po 15-20 sekund, i zżerają tonę ramu, i nam się CI zaczynają zacinać, bo mamy coraz więcej testów, co w ogóle jest absurdem, ale to, to oddzielny temat. To stwierdziłem, nie, no nie może tak być. W sensie nie wierzę, że ktoś nie wpadł na pomysł, jak sprawić, żeby to działało lepiej. No i tam ludzie kombinują z, z buildem i tym podobnymi, żeby pominąć kompilację, bla bla, bla ale to nadal nie poprawia tego, że Node jest wolny. W sensie pod kątem takich narzędzi, przynajmniej w porównaniu do innych języków, no nie jest to najszybsze środowisko. A jeszcze wszystkie ten fakt, że każde narzędzie przez kogoś innego jest budowane, to w tym nie pomaga. No. Ale. To jest kluczowe. Więc zacząłem się rozglądać i patrzę, nowe runtime. Więc zrobiłem sobie benchmark tego, w którym ile czasu trwają testy, i byłem niesamowicie zaskoczony, jak w e, banie, tam te, bo robiłem benchmark na 100 testów. W banie tam 100 testów idzie mi przez 50 milisekund, czyli tyle co nic, a w geście już to zaczyna zajmować 2-3-5 sekund, i po prostu to. to, to to mnie natchnęło do tego, żeby zobaczyć, czy to się nada do czegoś więcej niż szybkiego odpalania testów. No więc, nasze zadanie zrobi, zrobiliśmy tę aplikację. Będziemy je oceniać w trzech kategoriach: innowacyjność technologii. Czyli to, czy uważamy, że ta technologia zawiera w sobie coś, co sprawia, że te problemy dodatkowe jakieś tego świata, świata nowego są rozwiązane. Druga kategoria to dev experience, czyli jak się w niej pisze, czy fajne to jest, czy niefajne, czy jest wsparcie dla edytorów, jak wygląda onboarding, może jak wygląda tutorial na stronie. I trzecie, to czy to jest production ready tak naprawdę, czyli czy po, na koniec, jak odsłuchacie ten podcast, to już ruszamy i przepisujemy nasze aplikacje? Nie, 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 to, to żart. Ale czy, czy gdybyśmy na przykład pisali kolejną, to czy w ogóle jest sens patrzeć na to, jak już jako pretendenta do pisania aplikacji, czy nie? No dobra, to może opowiedz chwilę o tym, jak tobie szło z yy, rozwiązywania naszego zadania w Dino. Na początku nawet całkiem dobrze, no bo tutorial szczerze dokumentacja Dino już ogólnie Dino już jest trochę na, na już dawno, dawno wyszło, nie? Więc mm -hmm. już ta dokumentacja jest napisana w miarę czytelnie i nie miałem żadnego problemu z rozumieniem jej. E, wszystko co tam jest napisane było przejrzyście i klarowne, więc początkowa początkowa faza projektu szła poszła dobrze, nie? Czyli postawienie okay. serwera, e, e, pobranie paczki Expressa, e, choć tam z ekspresem były delikatne problemy. <grym> e, gdy, gdy w Dino masz e, prefix watch, czyli to coś, coś takiego jak działa NodeMon, e, hmm. że nasłuchuje ci na, na pliki na zmianę. i w momencie, gdy robisz, e, gdy masz Expressa e, pobranego e, i działa serwer, nasłuchuje na porcie i gdy robisz jakąś zmianę, to odświeża ci to, odświeży się hmm. to, ale nagle wywali, że ups, e, ten adres już używa używa ten, ten port, wow. nie? I, I to jest bug, jest to jak. W tym momencie jest to issue na Dino hmm. i niby ma być rozwiązane w kolejnym, w kolejnym release, nie? I hmm. to jest dosyć niedawno, tak miesiąc temu ktoś to wyłapał, nie? Aha, no to późno ktoś wyłapał. Może wcześniej tego nie było, no ale ktoś stworzył issue, dosłownie niedawno, nie? Okay. Więc no. A propos um, kolejnych aspektów, no to sam development dosyć spoko, bo tworzysz sobie plik, main, main test albo jakikolwiek, i od razu piszesz tej skrypcie, nie? Hmm. Więc to jest duży plus, mi się wydaje, no bo coś napisać sobie, nie wiem, kalkulator, nawet konsolowy w TypeScriptie. E, pobierasz sobie Dino, piszesz sobie od razu TypeScript i bola, idzie, działa, nie? Kolejne. Więc takie proste aplikacje to naprawdę ogólnie chodzi o szybkie, szybkie wejście mhm. do, do pisania w TypeScript, no to to jest fajne rozwiązanie. Mhm. I to jest na pewno jako, jako plus dla innowacyjności swojego mhm. e, Dino. E, inne aspekty. E, nie podoba mi się trochę to importowanie tych, tych pac paczek. Oczywiście, możesz stworzyć sobie inny, inny plik. Eee, jakiś resolver. Tak, coś albo jakieś, jakieś deps, test i tam mm -hmm. mieć eksporty. Mi się to nie do końca podoba, aczkolwiek ma to jakieś tam swoje plusy. nie? Można też, też to spoko jest rozwiązane w Dino, że możesz importować sobie za pomocą CDN-ów, mm -hmm. albo po prostu dać URL-a do danego, danej paczki. To mm -hmm. też jest spoko rozwiązanie. Ale ma to takie swoje, swoje wady odnośnie przyzwyczajenia, nie? Jest przyzwyczajony mieć pakiet JSON, mm -hmm. mieć tam wszystkie, wszystkie ten, wpisuje sobie prostu npm, install e, i to tak, tak tak już, no to też przyzwyczajenie z deweloperów, nie? Mm. E, inne aspekty. E, no to... Mało egzempli jest, nie? mało jest projektów, no mono, Monorepo z Dino, no to tak nie widzę jeszcze na ten moment, nie? E, żeby to setapować. Może jakbym poświęcił na to, nie wiem, dwa tygodnie, może by coś z tego wyszło, nie? Okay. Może by się dało setapować, ale e, to, co tam zacząłem tworzyć, no to, to Monorepo nie widziałbym, żeby miał, miałbym dać radę zdążyć jakieś pięć dni, nie? Mm -hmm. Może, może by się jakiś cud zadział, nie? E, kto to wie, Próbowali nigdy nic nie wiadomo. E, co jeszcze? Jeśli chodzi o, o podpięcie do baski, no to jest dosyć, dosyć spoko, nie? Bo Dino ma swoje tam bioteki. Mhm. E, może też użyć MPN, mpm owe bioteki, nie? Ale okay. ja użyłem z Dino i to po prostu działa to, to, to ok. E, co jeszcze? E, myślę, że dużym problemem e, było setupowanie słagera, no bo. E, nie ma problemu z instalowaniem paczki Swagger UI Express, która po prostu ci, który po prostu podajesz plik ze schemą i to ci hostuje stronę Swaggera. Mhm. Tylko problem jest w momencie, gdy chcesz wygenerować skimę na podstawie interfejsów, klas, czyli mhm. e, No nie, nie, nie jest to łatwe do, do skonfigurowania, bo Dino jeszcze nie ma takiej paczki w sobie, więc trzeba użyć MPMA, a one nie do końca współgrają tak dobrze z Dino. Da się to zrobić, <grym> aczkolwiek mi się nie udało w tym przedziale czasowym. A bo nasz e... przedział czasowy to było 8 godzin? Maksymalnie. No, Nawet, nie wiem, 8 roboczych Możemy założyć, że 8 godzin to było, no. aczkolwiek no. E, no i... Tak, tak, żeby było jasne. W Node, to w 8 godzin to takie cztery endpointy, to bym napisał w godzinkę z tak. dokumentacją i tak, tak. dalej. A co później kolejne cztery, jak już masz gotować no to, to, to na no, no. Tak, no, tak, no, tak, tak. A tutaj w drugą stronę. Spoko. To może zanim będziesz kontynuował, to ja tak. opowiem swoją historię z banem, dlatego że moja historia była bardzo burzliwa. Ja szczerze mówiąc, jak się do zrobienia tego, to bardzo wierzyłem w tę technologię. Bardzo wierzyłem w to, że ona jest aktualna. Wersja bana jest 0.5.5 na ten moment, 0.5.6 na ten moment, jak nagrywamy. W ogóle jeśli chodzi o częstotliwość wychodzenia nowych wersji, to mniej więcej raz na dwa dni wychodzi nowa wersja. Tak. To jest na takim etapie, że. Na z, właśnie do tych, powiedziałem, 055056, bo dzisiaj wyszła 056, 3 dni temu 055, wcześniej 054, jest super niestabilne. No i, i ja wszedłem na, na bardzo pewne siebie w ten temat, bo stwierdziłem, kurde, postawienie ekspresowego serwera, no to to jest podstawa. No i nagle się okazało, że ban nie ma dobrego wsparcia dla y, paczki HTTP bo ogólny Express stoi na nodowym HTTP. I teraz to HTTP, to jakby... Jest korem w ogóle całej komunikacji ze wszystkim w node. I niestety Ban wpadł na pomysł twórca Bana, że napisze swój własny serwer i swoją własną implementację, która jest napisana w ZIG-u. I później, więc pod, na Ban tak naprawdę w, nie jest w TypeScriptie napisany serwer, tylko jest napisany. W ZIG-u i w TypeScript są napisane bindingi, czyli taki sposób komunikacji z tym serwerem Zigowym poprzez TypeScripta. No i problem jest taki, że zbudował coś, co ma kompletnie inny interfejs niż yy, HTTP i później próbował nagiąć ten swój serwer na to, czyli paczka HTTP, którą byście zaimportowali, tak naprawdę pod spodem importuje ten serwer. Banowy, który jest serwerem zigowym, który działa kompletnie inaczej. Więc jest niekompatybilny, jeszcze przynajmniej na ten dzień, w którym wydajemy w wersji 05.6, jest niekompatybilny. I to sprawiło, że Express działa podstawy, ale na przykład nie da się wyłączyć serwera. Czyli na przykład robi się coś takiego, że serwer można w sensie powinno, app.listen powinno zwrócić coś i typy mówią, że zwróci, no bo w MPM-ie ta paczka, która jest, zwraca, ale w banie nie zwraca. więc Bo pod spodem to oddywa, od, okay. nadpisuje jakby tę paczkę MPM-ową, w związku z czym nie zwraca, a jak nie zwraca, to nie da się dostać do funkcji wyłączenia serwera. Więc jak ja próbowałem zrobić live reloada, bo w banie też jest coś takiego, co się nazywa hot, które podmienia moduły, no to działało, tylko, że jak już istniał serwer na porcie 3000, to nie mogłem zrobić. Jak coś zmieniałem, to się przeładowywało, ale ten nowy serwer nie wstawał, bo port 3000 już był zajęty. Czyli więc podobnie wpadłem, jak tak, Więc wpadłem na hack. Bo no okay. widzisz, tutaj senior ten, senior się we mnie obudził, wpadłem na hak, zrobiłem, że przy każdym reloadzie zwiększałem porto 1. <noise> o Boże. bo się, było na 3000, później 3001, 3002, więc zaraz klikać ctrl-c, ctrl-v, to ten. Ale okay. to, taki, to taki eksperyment był. No i stwierdziłem, dobra, to jadę. Jadę dalej, teraz już będzie wychodziło, teraz już z górki, jak już mam ten dev experience taki, czy mi się przeładowywuje, Później z tego zrezygnowałem, bo jakby ciężej było zmieniać w przeglądarce i użyłem Noodmona, który mi resetował banowy serwer ten. I zacząłem robić coś takiego, że. <głos> <głos> zacząłem pisać testy, no bo ja jak piszę endpointy, to najpierw napiszę testy, stwierdziłem, nie no, strasznie powoli się tam to przyładowuje. w testach to od razu będę uderzał, nie potrzebuję w ogóle włączać tego serwera, wystarczy, że w testach będę pisał. No i zainstalowałem sobie paczkę supertest, to jest paczka, okay. która używa... Czyli pan jeszcze nie ma jakiejś swojej beteki do testów? W sensie, nie, ma, runner do testów jest, okay. nazywa się VIP test. work in progress test, okay. <laughs> VIP test, <laughs> VIP test e, która działa ekstremalnie szybko, ale e, jest problem taki, w sensie ona działa nawet w porze, tylko problem jest taki, że no, nie z tego VIP testa, tak jak z JESTA, nie uderza się, nie robi się requestów HTTP. Do, przez Jest'a, w sensie w Jest'ie. Jest nie ma takich helperów, tylko zazwyczaj są inne biblioteki do tego. No, na przykład Supertest, mhm. do którego się przekazuje instancję aplikacji i on uderza. No tylko problem jest taki, że Supertest potrzebuje biblioteki HTTP2. A. A. <laughs> a HTTP jest słabe, a HTTP2 jeszcze w ogóle nie ma. Więc na ten moment nie da się napisać testów, używając supertesta. Próbowałem jeszcze inne potworki, próbowałem samemu pisać jakiś wrapper na uderzanie do tego, ale po trzech godzinach zrezygnowałem, czy czterech. Później stwierdziłem: <grych> Dobra, to zrobię coś takiego, że skomituję do repo bana coś. I skomitowałem jednego fixa yy, do tam związanego z HTTP, właśnie. I po 15 minutach zmerżowane. <noise> nawet okazało się, że testy nie przechodzą i nic, ale zmerzowane było. Więc technologia jest raczkująca. Trochę chaos się tam dzieje w tym deweloperskim środowisku, więc yy, ostudziło mnie to bardzo próba stworzenia naszego. Jeżeli chodzi o swagera, to nawet nie miałem co marzyć. Yy, nie dało się nic zrobić, więc po prostu stworzyłem z ręcznie, yy, ale to był taki hak na to nasze mhm. zadanie. No więc jeżeli chodzi o to, jak szybko działa, super szybko. Jeżeli chodzi o Dev Experience... To jest tragedia na ten moment. To, to jest taka mocna alfa. Oni to nazywają beta, ale to jest mocna alfa. Tyle, ile segmentation fault jeszcze mi wyskakuje. Bo, no. <laughs> na przykład próbuję, bo tam mają feature, że można zbandlować aplikację Natomiast No też to jest. Ban-ban, ban, bundle, Aha, więc jest ban-ban, okay. ban, haha, ale Aha. jak piszesz ban-ban? to dostajesz żadna wiadomość, tylko segmentation fault, koniec, program się wyłącza, dlatego że coś tam jest kopane no to Dino to okej okay, działa. Nie, no to tutaj nie działa, okej. Okay. Ale może dlatego, że tu jest wersja 0.5.6, Dino... Dino ten... dłużej stoi w ogóle, nie? Tak, no a... tam jest 1.3 i... i... chyba jest od roku? No, nie całego roku. No. Przynajmniej ta wersja taka 0.1 wyszła... No, to jest to coś z... świeże narzędzie no. jeszcze. Tak, więc e, powiem, podsumowując cały mój experience z Banem, no to... To przyznam szczerze, że jestem mega podekscytowany. W sensie aż mnie korci, żeby zrobić to samemu, tylko lepiej. <grym> Ale yy, biorąc pod uwagę to, jak fajne community tam się zaczyna budować, myślę, że da się, jeżeli by ten projekt znalazł solidnych kontrybujciach. Kontrybutorów? Kontrybutorów. Kontrybutorów, chyba, kontrybutorów. chyba tak. kontrybutorów z angielskiego, z makaronizmem jakimś, tak. to, to ten projekt ma mega potencjał, dlatego że no, to korowe założenie jest super. Dobra, no to co? To spróbujmy ocenić tę te okay. technologię od 1 do 5, bo innowacyjność technologii. Myślę, cztery takie z. Z możliwością do, dociągnięcia do 4,5 Dino dinomania, nawet można powiedzieć 4,5, nie. Piątki jeszcze nie, ale 4,5. Okay. E, jeśli chodzi o Dev Experience. To taka trujeczka nie? Bo okay. jednak e, począt, małe projekty, w tym widzę Dino. Naprawdę. Widzę jakieś małe tak, serwery, jakieś takie e, runery, na, które mają działać na serwerze. Nie no. hostować na przykład y, y, żadnej stronki, w sensie żadnych endpointów, tylko jakiś runner na przykład do. worker, jakiś. jakiś no. worker, tak, no. dokładnie. To myślę, że ma to, Kurde, ma to a, sens, nie? Ale by to uprościło cały pipeline. Tak. No, no. Y, ma to duży sens. No i. Ale cała reszta jest tutaj takich minusów, <laughs> które jeszcze są spowodowane tym, że to jest świeże narzędzie, bo mm. mi się wydaje, że jeżeli to będzie. community zrośnie takiego Dino. Mhm. to będzie więcej rozwiązań, więcej egzempli, mhm. e, więcej biotek wyjdzie, które na przykład są po prostu przepisaniem jakiegoś NPM-a, żeby dobrze działało z Dino. Mhm. E, wtedy mi się wydaje, że ten experience wyrośnie. Na ten moment taką, takie 3,5 bym dał. Nie? Okay. E, a jeśli chodzi o, o produk produkcję, no to tak... Taka dwójka, trójka, nie? Taka trójka bardziej może. Może na dwójkę. No, ciężko powiedzieć, bo to zależy. Jeżeli mówimy o małych projektach, taki worker, mm -hmm. na no produkcji mi się wydaje, że to masa stosowania, nie? Mogłoby mm -hmm. się znaleźć na ten moment. Coś tam jeszcze yy, wiadomo, setopować lepiej. Można było też skomitować do, do mm -hmm. Dino coś, jakby coś to nie działało. Yy ale takie jakieś wielkie projekty typu Monorepo, to nie ma szans na ten moment, mi się wydaje Ja sobie jeszcze. wyobrażam, że... Chociaż jest biblioteka w Dino do Monorepo, no ale to wiadomo, to nie jest Nest i tak dalej, jest biblioteka do Monorepo i da się takie coś zrobić, aczkolwiek to jeszcze nie, nie, nie ten moment. To nie moment. jest NX. To nie jest NX, dokładnie. No, okay. no ja ten, to, to, to ja powiem o yy, Bania, I jeśli chodzi o innowacyjność, to dla mnie to jest 5 na pięć. W sensie, do mnie tak przemawia ta idea tego projektu. W sensie. Nie wierzę, że wpadł na to jeden ziomek, który stwierdził, nie no. W sensie, wyobrażam sobie, jego frustracja jest podobna do mojej, tylko zamiast narzekać jak ja, wziął sprawę w swoje ręce i podjął się budowania najbardziej skomplikowanego projektu solo, bo stwierdził, a to stworzę Node'a tylko samemu. No, więc jeśli chodzi o innowacyjność, w sensie to, jak ekstremalnie szybkie jest to narzędzie, to sprawia, że. Myślę, że nawet jeżeli kod miałby się w tym nie ewaluować sam w sobie, w sensie, gdyby to nie miało być takie narzędzie, które stricte służy tylko i wyłącznie do tego, żeby tam odpalać jakiś kod, ale do tego, żeby nie wiem, budować właśnie narzędzia dookoła do tego całego środowiska, no to dla mnie to jest game changer. I myślę, że to już się trochę dzieje. Bo cała ta idea tych właśnie S Builda zbudowanego w Rastzie, tego Turbo całej idei zbudowanej w Rastzie, albo Roam, to jest to samo od Facebooka. Te całe, jakby ludzie budują te narzędzia wszystkie dookoła developmentu, tylko w szybszych językach, po to, żeby dev experience był szybszy. Tutaj dorzucenie jeszcze tego runtime'u sprawia, że to jest tego, że można by te rzeczy pisać w TypeScript, to nagle sprawia, że to jest w ogóle inna liga. I mega mi się to podoba, w sensie cała ta idea jest dla mnie super i chciałbym, żeby to się udało. Mega bym chciał, żeby to się udało. Jeśli więc dla mnie 5 na 5 innowacyjność. Jeśli chodzi o Dev Experience, to 1,5 na 5, może myślę, że to jest kompletna alfa jeszcze sam fakt, że ma wsparcie dla TypeScriptu sprawia, że jest super, ale myślę, że tutaj jest problem z tym, że autor nadal, to jest jedna tam pracują ze dwie czy trzy osoby sumarycznie w tym projekcie całym a ma hypu tyle, ma chyba ze 20 tysięcy gwiazdek na GitHubie, a pracują tam dwie osoby nad tym i myślę, że ten y, mają za dużo rzeczy do zrobienia, bo wyobraźcie, oni budują całego noda, jednocześnie budują, optymalizują wszystko cały czas, jednocześnie całe tam piszą w tym kosmicznym języku Zig, którego nikt nie zna poza nimi. W sensie tam jest jakieś community to zigowe, ale to nie jest wielkie community. Ten język też nie jest specjalnie podobny do tych jakby których ludzie, których ludzie się uczą za bardzo. W sensie koncepcje są podobne z tego, co patrzyłem, ale, ale jednak mimo wszystko jest trochę inaczej. Więc y, myślę, że ten projekt y, jest super, ale nie wiem, czy wykonanie jest tym, co powinno, y, tym, jak to idzie. Y, ale, y, ale widzę potencjał. Jeżeli chodzi o production ready, to, to zero to jest mniej niż jeden na 5. To jest, yy, w sensie, ja, yy, jeżeli, w, dla mnie Node, yy, inaczej, gdybym miał napisać skrypt do konsoli, jakiś, to bym użył tego zamiast yy, Noda. To na pewno. To bym spróbował. Aczkolwiek chyba nie mają opcji jeszcze bandlowania z CLI, więc nie ma takiej opcji, yy, tak jak na przykład... Golangu, ponieważ ta aplikacja się nie kompiluje do kodu natywnego, to musiałbyś do każdej aplikacji dorzucać ten WebKit Core, który waży z 15 mega. Więc jakbyś chciał sobie pobrać na przykład, nie wiem, narzędzie Ala LS, który jest napisany w waszym terminalu, który wam pokazuje, jakie folderki są w tym miejscu, w którym jesteście, no to ten skrypt sam musiałby ważyć 15 megabajtów. No to, 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 to jakby, ponieważ nie ma możliwości kompilacji do kodu natywnego i trzeba by było je inkludować to, to, to narzędzie się nie nadaje. Do tworzenia tego rodzaju skryptów. Myślę, że znalazłbym lepszy, lepsze rozwiązania. To, że odpala się to bardzo szybko, sprawia, że bardzo, bardzo się jaram w ogóle ideą technologii, która mi pozwala odpalić setki testów 50 milisekund. W sensie, jak ja uczę ludzi pisać TDD. I widzę, że te wypadają z feedback loopu, bo tam musisz mieć sekundę dwie na ten test. I jak zajmuje 15, to już przegrałeś. W sensie to już jest za późno, bo ludzie już zapominają, co robili i tak dalej. Musisz mieć ten natychmiastowy feedback. I wierzę, że ta technologia może zmienić sposób, w jaki piszemy kod w tej skrypcie. I to jest super. I w ogóle to mi przy okazji narzuciło pomysł, gdyby Safari nie było takie średnie, albo gdyby nie odpalało się tylko i wyłącznie na Macu, to wyobrażam sobie świat, w którym zamiast testować nasz kod w przeglądarce Chrome, moglibyśmy testować w Safari i... To by sprawiło, gdyby na przykład wyszło Headless Safari, właśnie ten webkit, ale z tym, to gdyby Apple nagle stwierdziło, że zrobi coś fajnego dla świata open source, to widzę ogromny potencjał też w odpalaniu e, testów przeglądarkowych i tego, jak super by to przyspieszyło wszystkim pipeline. No ale musielibyśmy liczyć na Apple, no ale... No dobra. Jeszcze jakieś przemyślenia a propos Dino? Nie no, zapowiada się to fajne narzędzie. Myślę, tak. że dałbym mu jeszcze tak z rok, dwa i może coś z tego wyjdzie. bo ban na drobi, bo jak mówisz, tak szybko relisy. Tak. <laughs> Kto wie, jak tam tylko dwóch kontrybutorów jest, a będzie nagle 20, no to... Ale to, to, to jest historia. Ja stwierdziłem, ok, zrobię pull requesta, w sensie automatycznie z GitHub'a. W GitHub'ie po prostu w tym pozmieniałem kilka linijek i zrobiłem pull requesta. Liczyłem na to, że za chwilę przejdę do swojego komputera i napiszę wszystko, po co zrobiłem, jak zrobiłem i że to wydaje mi się, że nie działa. Ale zanim jeszcze się zorientowałem przejść na kompa drugiego i odpalić wszystko, to pull request był zmerdżowany. i ja napisałem, ej, ej, mo Moment, bo ja myślałem, że to nie działa. A on powiedział, no chyba działa, chyba działa, to jedziemy tutaj. No więc, więc, więc bardzo różne podejście. No. no dobra, to bardzo się cieszę, że mogliśmy zrobić ten odcinek. Nie, bardzo mi się podobało to, że się do niego tak przygotowywaliśmy, mam nadzieję, że do no. kolejnych odcinków takich technicznych też będziemy może jakieś takie eksperymenty robić. To tak, jest... ten eksperyment był fajny, nie? No. Począć o po horyzonty, nie? No. że jednak są runtime'y, które kiedyś potencjalnie mogą zastąpić nam node'a, nie? No, tak. Albo wyjdzie jakiś kolejny runtime, nie? Który... Albo będą służyć właśnie do określonego scenariusza. A to odpalisz tu, a to no, odpalisz tu. Całkiem możliwe. A dzięki temu możemy pisać w TypeScript. Ie. Dobra. No to tyle. To dzięki wielkie. To był podcast Literacja i do zobaczenia. Pa. Elo.